Jest Irek? Nie mógł się ciebie doczekać, więc sam poszedł na zakupy. Dobra, sama mu się wytłumaczę, miałam ważne sprawy. Tak, a co takiego ważnego mogłaś mieć do roboty? Co, przekupowałaś kretowisko? Wiesz co, jeśli musisz wiedzieć, to uwalniałam się od przeszłości. A, to dziwne, bo twoja przeszłość właśnie stoi za tobą. Co ty tutaj robisz? Możemy porozmawiać? A niby o czym? Możesz wyjść, albo nie możemy czemu? Wyjść? Ja z miłą chęcią posłucham, co takiego Janek ma do powiedzenia Meli. Dobra, chodź. Dobra, zamieniam się w słuch. Świetnie dziś wyglądasz w ogóle i ten... Dobra, wiem, na pewne rzeczy już jest za późno, no ale... Ja ogólnie, ja nie chciałem tego dziecka i wiesz... Ale mi to nie obchodzi, czy ty będziesz miał dziecko, czy tego chciałeś. Dobrze, Mela, ja widziałem na vlogu, że bardzo to przeżyłaś i ja też bardzo to przeżywałem, więc... Już wczoraj mamie o tym mówiłem. Ogólnie... Nie obchodzi mnie, co tam w swojej matce. Daj mi dokończyć. Mówiłem mi wczoraj, że kocham ciebie, ja nie chcę być z Moniką, ja kocham tylko ciebie, rozumiesz? Dobra, no, ale puść. Naprawdę, ja chcę być tylko z tobą. Dobra, daj mi szansę. Mela, proszę cię, możemy jeszcze spróbować, rozumiesz? Puść mnie. Jeszcze, nie słyszałem. Ale że nie chcę z tobą rozmawiać. Ale zaraz, Mela, poczekaj chwilę, pogadamy. Nie słyszałeś, co mówiłem? Spadaj z to. Pójdę, jak będę chciał. Poza tym ona kocha mnie, a nie ciebie. Akurat. A widziałeś może jej vloga? Całą noc po mnie płakała, nie po tobie. Na razie. Janek? A co on tutaj robił? Umeli, daj spokój, odstawia jakiś chory akt. Ale o co chodzi? Cześć, Małkuska. Możecie mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Czy Mela dalej ma coś do Janka? Bo on ledwie przyszedł, a ona już ryczy jak bubr. Kochani, ale co Mela może mieć do Janka? Przecież ona już dawno nic do niego nie czuje. No nic. Mhm. Serio Mela płacze? No, wy jak syrena alarmowa. Czy jednak go kocha? Chłopie, odbiło ci, no co ty gadasz? Laski nie płaczą po kolesiach, do których nic nie czują, wiesz? Zwariuję. Nic tu po mnie, na razie. Kasper, gdzie ty idziesz? Wracaj!